Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 175 odcinku z serii Anno 2070 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nadal wnosimy się nad Gają, do której pora przenieść stolicę. Jak widzimy, Arka się zanurza. Plum, plum, plum. Arka się wynurzyła, nowa stolica została naznaczona, czyli Gaja, nasze nowe główne miasto. Ekopolis tym samym przestało być oficjalnie stolicą naszego państwa. Oficjalnie już teraz nową stolicą, wow, stała się Gaja, czyli miasto zbudowane tutaj specjalnie w tym celu, żeby właśnie było naszą nową, piękną, wspaniałą stolicą. Jak tutaj wygląda kwestia produkcji naszego wynalazku? 24 minuty, czyli prawdopodobnie w tym odcinku wpadnie nam achievement, co by mnie oczywiście bardzo, bardzo tutaj cieszyło, gdyby mi on wpadł. Dobrze, jak tutaj wygląda kwestia produkcji diamentów? 12, tak. Dobrze, znajdźmy zatem nurka 5. Nurek 5, halo, nurek 5. Proszę mi się pokazać. Świetnie, dziękuję. 30 diamentów tutaj płynie. Finalized. Oj. 30 diamentów tylko będzie. To będzie zdecydowanie za mało. Będzie zdecydowanie za mało. Trzeba będzie zwiększyć tutaj wydobycie. Dlatego pobieramy stąd wszystkie elementy konstrukcyjne i płyniemy do Seabase'a trójki. Ponieważ tutaj będzie możliwość zbudowania naprawdę bardzo dużej bazy surowcowej. Tutaj burzymy zatem. Jak to wygląda kwestia nowego dupleksu i jego zalesiania? Wygląda dobrze. Wygląda dobrze, to mi się podoba, to mi się podoba. I teraz potrzebujemy tak. Zalesić ten kawałek. Następnie ten kawałek. I potem ten kawałek. Dokładnie tak. Świetnie. Świetnie, jest po prostu fantastycznie. Jak tu w Gai wygląda ta kwestia budowy. How many workers do you actually employ here? Nie mam pojęcia, ale na pewno bardzo wielu. Solarkę by tutaj można w zasadzie gdzieś trzasnąć. Tu będzie Samuel. To jest bezdyskusyjne. A jakbym dał tu? Jakbym to tak obrócił? To jest fajny, spoko pomysł. Magazyn byłby postawiony. Warning. Production breakdown. Magazyn by się wstawiło tutaj.
Buildings. Powiększyć go. Tutaj. Ten magazyn mogę stąd wywalić. Tutaj druga solarka. Ja wiem, one nie są stuprocentowo wydajne w tym momencie. Ja wiem i absolutnie mnie to nie rusza. Takie coś i... Inefficient trading rate. No good. I need someone who I can rely on for this. Tutaj, o tak, to mi się zaczyna podobać, co tutaj widzę. Jeden magazyn byłby tu. A jakby przylegał tutaj do tego... O, to będzie fajniej wyglądać, jak to będzie tutaj... O, już mam pomysł. Tutaj... Tutaj, tutaj droga będzie biegła. Tutaj też będzie biegła droga. Halo? Tutaj, tak, tutaj. Tutaj, o, tak, tak. Tutaj wywalić ten magazyn. I ten magazyn też można wywalić. Tutaj będzie nasz Samuel. Dobrze, dziękuję. Tutaj rozbudowujemy się. Tutaj też się rozbudowujemy. Kwietniki. I teraz tak. Tutaj. Tu i tu. Tu i tu. O, tak, to wygląda naprawdę zacnie. No, to tajkunowe wygląda fajnie, więc postawimy tutaj te tajkunowe. Dobrze, idziemy do ekosów, bo oni mają tą możliwość przeciągania kwietnika. O, tutaj tak, takie coś. Teraz tutaj droga. Alert. Crime rate has reached critical level. Tutaj, kwietnik. No, wygląda to fajnie. Wygląda to coraz lepiej. Tutaj będzie nasz Annowy właśnie Samuel się znajdował. Warning. Production breakdown. No dobra, dobra, czego oni tam ode mnie chcą? Najpierw jakieś niedźwiedzie mam tu znaleźć. No really? Jakieś miśki i architektów mam tu znaleźć. No dobra, to jedziemy. Raz, dwa.
6 miśków, tak? 6 miśków i 5 architektów. No dobra, dobra. Fajnie, że wszystko w jednym mieście. O, raz, dwa, trzy, cztery. Aha. I architekci teraz. No to jedziemy. Tu jest chyba jakiś taki ziomuś. Nie, o, tu jest. O, to nie ja, to nie ja. Halo, architekci? Module completed. Dobrze. Module construction. Świetnie. Prototype development. Świetnie. O, architekt. Jeszcze 3. I declare the meeting open. The acoustics here are really staggering. Transport of goods on trading route. A może tu gdzieś będą? No jeszcze jednego architekta mi brakuje. Gdzie on mógł się schować? O, tu się schował. Dowcipniś. No dobra, dobra. Gigantic. How many workers do you actually employ here? Nie wiem, nie wiem, na pewno wielu. Dings! Yupiej! Kolejny achievement. Are your efforts finally bearing fruit? Do you know how many... Jak tu wygląda kwestia diamentów, bo to jest istotne w tym momencie. Wygląda dobrze, dobrze! Diamentów jest coraz więcej. To mnie tutaj bardzo, bardzo cieszy, że tych diamentów jest tak dużo. Tutaj natomiast powinny nam się pojawić tak nieco innego, jak właśnie surowce. Świetnie. Tak więc możemy... Mission with no complications. We can count on you when the chips are down. Thank you. Bardzo dobrze. Energia. Energia, czyli podstawowa rzecz tak naprawdę w Anno, bo w Anno bez energii nigdzie do niczego nie dojdziecie po prostu w Anno, jeżeli nie będziecie mieli do dyspozycji ogromnych ilości energii. Niestety tak to już jest, że im potem późniejszy etap gry, tym ona wymaga tego, że wasza cywilizacja po prostu pochłania coraz więcej i więcej prądu, więc no niestety, jeżeli chcecie mieć dużą, potężną cywilizację w Anno, no to niestety nastawcie się na to, że będzie ona pochłaniała gigantyczne ilości prądu. Jest nawet takie odpowiednie słowo na to. Słowo to gargantuiczne, czyli ponadnaturalne i ponadnaturalnie wielkie i bardzo żarłoczne. No bo taka jest właśnie tutaj struktura tego wszystkiego w Anno, tak? Ponadnaturalnie wielkie i pochłaniające ogromne ilości energii. Świetnie.
wszystkiego mamy dużo, to mnie cieszy. Jak wygląda kwestia tutaj? O, świetnie, to też mnie bardzo cieszy. Jeszcze bardziej mnie ucieszy, gdy zobaczę, że tutaj zalesia się dalej moje wspaniałe miasto. Tutaj budujemy... tutaj budujemy chlewik dla naszych dzikich guźców, tak? Dzikie guźce. Muszą być, bo dzikie guźce, no... To dzikie guźce są ważnym elementem ludzkiego życia oraz ważnym elementem cementującym kontakty międzyludzkie. Tutaj kilku moich znajomych, którzy też znają mój kanał, tak? Mam nadzieję, że tytuł tego odcinka, jeśli nie zapomnę, zaintryguje ich i że zrozumieją właśnie ów rakowy dowcip, który zrozumieją tylko wtajemniczeni. Dokładnie tak, tutaj trzeba być wtajemniczonym, żeby zrozumieć dowcip o dzikich guźcach. No dobrze. Zatem teraz musimy opracować drogi. Tutaj. Świetnie, jak widzimy, nasza tutaj cywilizacja się rozrasta, tak? Rośnie nam to wszystko. Bardzo, bardzo mnie to tutaj cieszy. Widzę. Jak tu wygląda kwestia naszego achievementu? Ile jeszcze do achieva? 10 minut do achievementu! Czyli w tym momencie mamy, w tym odcinku mamy wbity kolejny achievement. A w następnym odcinku prawdopodobnie wybudujemy sobie Sanuela, który tutaj, jakby to powiedzieć, doda nowego blasku Gai. Dokładnie tak, Gaia będzie po prostu lśnić w blasku Sanuela, który będę tutaj stawiał. Dobrze, zobaczmy, gdzie powinna być teraz... Tutaj powinienem wstawić... Tutaj... Tak, i teraz bierzemy, zaznaczamy tutaj kwietnik... Na wysokości tego kwietnika teraz, po drugiej stronie, tutaj, tutaj i tutaj. Świetnie! I... tutaj. Tings! No! Tajkuni! Znaczy nie tajkuni, techsi. Zapraszam! Mają. Co to jest w tym rogu? Co to jest, jakiś stolik? All right. Nie wiem, co to jest, ale strasznie mi się to podoba. To wygląda jak taki stół jakiś. Fajnie to wygląda. Swoją drogą, to takie świecące... chyba jakiś rodzaj baterii dla tych domów, tak myślę. Alert. Crime rate has reached.
critical level. O? Warning. Production breakdown. No, wygląda to naprawdę zacnie. Coraz bardziej mi się to podoba. Registering decrease in crime. Jak widzimy, automatyczne systemy pilnowania porządku w GAI działają doskonale, bez najmniejszych zarzutów działają. My natomiast musimy postawić... O tak! O tak! Jak widzimy, GAIA zaczyna wyglądać tak, jak od zawsze powinna, czyli zacnie, godnie zaczyna wyglądać jak prawdziwa stolica. Tutaj natomiast trzeba ją zatem zalesić, jeśli ma tak... Ups, Houston, wypadek przy pracy. No, o tym nie pomyślałem, że nie mam tu kurczę magazynu. No dobra, dobra, już to poprawiam, już to straszliwe niedopatrzenie zostaje skorygowane i zalesiamy. Dobrze, świetnie. Teraz, które domy powinny mieć zwiększony poziom? Powinny mieć te dwa domy zwiększony poziom. Te cztery powinny mieć zwiększony poziom. Tutaj te domy powinny również mieć I was finally transferred to Division 7. Oh. Now I too can work in the new high-tech lab. Dobra. Problem jest taki, że wszystkie narzędzia zostały zużyte przez budowę monumentu. Ale spokojnie, narzędzia będą cały czas dowożone z huba. Płyniemy zatem tutaj do Ecopolis. Jak to tutaj wygląda w naszej starej stolicy? No, wygląda to fajnie. Tutaj możemy wyburzyć to miejsce, ten zakład. Ten zakład tutaj też można wywalić, ponieważ nie będzie on mi już potrzebny do niczego. Magazyny. Dobrze, niech ten magazyn tutaj jest, ale ja to trochę rozbuduję. Niech on tutaj ma możliwość przyjmowania większej ilości towarów. Tutaj zalesiamy. Tutaj. A i tutaj nic będzie. Dobra, zabieramy wszystkie przedmioty, które no, raczej nie będą nam potrzebne. Płyniemy to opylić do profesora. Jak tu w GAI wygląda? Wyglądają prace. Designed to be environmentally friendly. Exemplary. Dobrze wyglądają, dobrze to wygląda, zacnie to wygląda. Tylko jakby jeszcze więcej prądu było, to bym się też bardzo, bardzo cieszył. Na razie jednak chyba na to nie mam co liczyć, żeby tego prądu mogło się tu gdzieś jakoś pojawić więcej. Warning. Rising crime rate registered.
Tu nawet by można jakoś to tak postawić, tak? Takie generatory wiatrowe, które by generowały prąd. A może by tutaj, tak, no nie ukrywajmy, ale dla ozdoby postawić jakąś konstrukcję obronną. To można tylko na terenie portowym. No to już by naprawdę tutaj wyglądało, tak? Umocnienia Sanuela. O, ale tutaj widzę działko pelot. Why not? Why not, moi drodzy? Why not? To by było tak. No, to by jasno ukazywało, że do Sanuela nie każdy ma dostęp, tak, że to jest bardzo specjalne, wyjątkowe miejsce, do którego nie każdemu wolno podejść. Is your research starting to lose my mind? Excuse me if I sound a little terse. Dobra, przerzucimy troszkę narzędzi stąd. Ding! Całe drzewo technologii! Jubiej! Mamy nowy achievement! Yeah, bitches! Tytuł: byt wirtualny, kolor gracza błękitny. I portret mamy nowy. Zaraz to sobie sprawdzimy, co nam to dało. Tylko gdzie to tutaj było? W ustawieniach? Nie. A, konfiguracja. Nowy portret? O, ale ten błękitny jest ładny. Zmieniłem ten kolor? No dobra. Kolejne osiągnięcie za naukę. Odkryj poniższe formuły. Proces odwróconej osmozy. Proces odwróconej osmozy? Zaraz się tym zajmiemy. Chwila, moment. Bo tutaj rozpoczynamy budowę Sanuela. Proces odwróconej osmozy. Nie ma czegoś takiego. Czyli musiałbym wziąć tutaj podstawowe projekty badawcze. Aha. I brać wtedy budynki związane z równowagą ekologiczną i opracowywać kolejne poziomy. Tutaj natomiast potrzebujemy jeszcze 8 minut. Niestety w tym odcinku nie ma opcji, żeby to zrobić. W tym odcinku zdążę jeszcze pobrać tylko narzędzia. Dowieźć je do Gai. Dobrze, świetnie. No i co w Gai? W Gai po pierwsze. Tutaj. I tutaj. No i rozbudować tutaj tych techsów do wyższego poziomu.
No i żeby pokazać, że... bo mogę... A, nie mamy chyba broni. Aha. No dobra. Tym zajmiemy się później. Tak więc, jeśli wam się podobało, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą mi tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Anno 2070, gdzie wybudujemy naszego Sanuela, którym przyćmimy po prostu wszystko i wszystkich. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. No i na razie.